Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w jednej z konferencji, którą zatytułował Namiot spotkania, sięgnął do wspomnień życia seminaryjnego. Oto słowa sługi Bożego. W seminarium duchownym przez pięć lat. Ojciec duchowny uczył mnie modlitwy, tak zwanej myślnej, rozmyślania. I przez pięć lat nie udało mi się ani razu rozmyślać według jego recepty. Każdy człowiek jest czymś niepowtarzalnym jako osoba. Każdy musi znaleźć własną drogę modlitwy. Każdy ma swoje własne, niepowtarzalne problemy i dlatego nie ma innej drogi do tego, żeby się nauczyć modlić, jak zacząć się modlić. Musimy po prostu stworzyć sobie w swoim życiu osobistym namiot spotkania. Jaki namiot spotkania? Ta szczególna chwila i miejsce mojego kontaktu z Bogiem znajduje się w moim życiu osobistym, rodzinnym. Ileż rodzin kształtowani, formowani? Przez charyzmat ruchu światło życie sięga do tej nazwy namiot spotkania i stara się nad pismem świętym wydobywać z siebie piękną modlitwę do Boga. Kierowani są słowem Bożym i to słowo Boże kształtuje ich treść modlitwy. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Słowo Boże prowadzi nas do księgi rodzaju. W tym urywku ukazany jest Abram, któremu Bóg daje niezwykłą obietnicę. Abraham ma wyjść z rodzinnego ur chaldejskiego. I udać się do nowej ziemi, do Kanaanu. Tam Pan Bóg w szczególny sposób będzie Mu objawiał wielkie swoje tajemnice i będzie w nim kształtował ten niezwykły dialog miłości, jaki istnieje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg daje obietnicę, że Abraham będzie miał wielkie potomstwo. W jaki sposób zaczyna się ta szczególna więź Abrama z Bogiem? Bóg nakazuje, jak czytamy w Księdze Rodzaju, aby Abram. Wybrał zwierzęta do ofiary, porościnał je, umieścił również ptactwo pomiędzy tymi porościnanymi zwierzętami i trwał przed Panem. Trudne zadanie dotknęło Abrama bowiem do tej ofiary, która wynikała z głębi jego serca, pod dyktanem do Boga, zlatywały drapieżne ptaki, te, które chciały zniszczyć tę ofiarę. I ogromny trud Abrahama, który odganiał te ptaki, przyszedł wieczór, i Abram odczuł ogromną bezsilność. Nastąpił mrok, ciemność. I wtedy, gdy wydawałoby się, że Abram jest w jakiejś beznadziejnej sytuacji, pojawia się ogień z nieba, który strawi ofiarę. Składaną przez człowieka. Bóg mówi: Potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Jakże przedziwny był ten namiot spotkania, który miał Abraham. On miał nawiązać kontakt z Bogiem. On miał składać ofiarę nie z tego, co mu zbywało, ale z tego, co stanowiło jego majątek tutaj na ziemi. On musi ochronić tę ofiarę, która składana jest Bogu, bowiem ciągle te drapieżne ptaki, to zło, chciało zniszczyć dar serca. Zaczyna się przedziwny dialog człowieka z Bogiem. Kiedy sięgniemy do listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, to napotkamy słowa, które dla nas są niezwykle pouczające, bo my spotykamy się przy ofierze Jezusa Chrystusa, przy krzyżu. I święty Paweł mówi do nas. Wielu postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem, i losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. A naszą drogą, którzy oddajemy cześć krzyżowi Chrystusa. Jest dar składany przed Bogiem. I niejednokrotnie ten nasz namiot spotkania rozpoczyna się od medytacji ofiary Chrystusa i przechodzimy na ofiarę, którą my składamy przed Bogiem. To niezwykłe połączenie. Pozwala nam nawiązać kontakt z Bogiem i możemy stwierdzić: odkryliśmy, poznaliśmy nasz niepowtarzalny namiot spotkania. Ewangelia Święta wprowadza nas na górę przemienienia. Uczniowie, idąc za Jezusem na górę, doznali zmęczenia, zasnęli. Kiedy się przebudzili, zobaczyli Jezusa pełnego majestatu, a przy nim Eliasz i Mojżesz. I mówi nam Ewangelia Święta, że Uczniowie przestraszyli się, ale Piotr wtedy chciał coś powiedzieć do Jezusa. Przedziwna modlitwa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. To była modlitwa zaskoczonego i wystraszonego Piotra. I jaki głos słyszą uczniowie? To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. Jakże przedziwny był dla nich ten namiot spotkania. Ta góra przemienienia. Zaczęli się modlić po swojemu, a słyszą głos: Jego słuchajcie, posłuchajcie, co mówi do Was Jezus. Tak jak wspomniałem, ileż rodzin, ileż małżeństw podejmuje taką praktykę wspólnej modlitwy. Nazywają to zgodnie z charyzmatem ruchu światło-życie namiotem spotkania. Sięgnąłem na początku do słów Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, a w jaki sposób rodziło się w nim to bardzo głębokie pouczenie dotyczące tych chwil i miejsc w których człowiek kontaktuje się z Bogiem W 1940 roku mając 19 lat Franciszek Blachnicki jest schwytany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz W 1941 roku jest wypuszczony z tego obozu i przewieziony do Katowic, gdzie 30 marca 1942 roku słyszy wyrok, jest skazany na śmierć. Bardzo ciężkie i trudne oczekiwanie na wykonanie wyroku. W jaki sposób on wspomina te chwile? Obóz koncentracyjny przyniósł załamanie się wiary w człowieka, którego tak zwane dobre maniery, wyniesione z cywilizowanego i kulturalnego świata, topniały. Jak śnieg w ogniu, w obliczu brutalnej walki o życie w obozowych warunkach. Także to było doświadczeniem negatywnym, wskazującym na potrzebę autentycznego wychowania człowieka. A wspominając swój pobyt w celi śmierci. Tak pisze, wtedy właśnie załamało się ostatecznie wszystko, cała ta naiwna młodzieńcza filozofia, światopogląd, wiara w ideały. Czytałem różne książki i znowu odkrywałem, że człowiek to bestia, że życie ludzkie jest pozbawione wszelkiego sensu, a historia to jakieś straszne, błędne koło. Jedni walczą o wolność, drudzy panują. Potem ci rządzący są rządzeni. Ci, co byli panami, są niewolnikami i znowu chcą się pomścić za swoją krzywdę. I tak bez końca. Jakież ogromne ciemności. Możemy powiedzieć, niezwykłe doświadczenie. Które miał Abraham, kiedy nastały ciemności, pomimo że chciał złożyć ofiarę Bogu, Bogu, który jest jasnością. Jakże przedziwna góra przemienienia dotknęły życia księdza Franciszka Blachnickiego, kiedy przebywał. W Katowicach, w więzieniu. Stało się to nagle, pisze on, w jednej sekundzie, gdy w kąciku celi czytałem książkę o treści religijnej. Nagle jedno zdanie mnie poruszyło. Tam było napisane, że w człowieku oprócz duszy i ciała istnieje duch. Coś pośredniego między ciałem i duszą. Ten duch może jak gdyby rozwinąć się albo w kierunku ciała i materii, wtedy człowiek żyje tak jakby samą materią, albo w kierunku duszy. Wtedy człowiek staje się duchowy. W tym momencie wstałem z miejsca, zacząłem chodzić po celi i powtarzać sobie ciągle: wierzę, Wierzę, wierzę. Nie wiedziałem jeszcze, w co wierzę. Potem starałem się z czymś porównać to przeżycie. To było tak, jakby ktoś w ciemnej celi przekręcił kontakt. Nagle zalało ją światło, ale jeszcze nie widzę poszczególnych przedmiotów. Na razie tylko światło, ale potem w tym świetle, Poznaję różne przedmioty. Dlaczego to zdanie, samo bez znaczenia, było dla mnie takie kluczowe? Doświadczenie obozu było dla mnie przeszkodą. Uznałem, że człowiek, który umiera i tak żyje, nie może mieć duszy, nie może być istotą nieśmiertelną. Dlatego właśnie to zdanie było kluczem. W jakiś sposób dla mojego umysłu okazało się możliwe, że może być inaczej, a to, co się stało, nie było spowodowane niczym zewnętrznym. Po prostu, panie, ty przyszedłeś, przywróciłeś mi wzrok. Przedziwna góra przemienienia. Którą miał sługa Boży w celi śmierci, został później zwolniony, skazany na różne cierpienia w różnych obozach przez trzy lata. A w 1945 roku zgodnie z tym, co usłyszał z nieba, bo tak trzeba powiedzieć. Podjął drogę życia kapłańskiego. Trzeba nam się zastanowić, jaką górę przemienienia, jaki namiot spotkania daje mi Bóg i w jaki sposób słyszę Jego słowo, które mi mówi: nie przerażaj się ciemnością. Ale wsłuchaj się w głos z nieba. On cię poprowadzi właściwą drogą.